którego jeszcze mało tego, były wpięte słuchawki, które robiły taką pętlę zwrotną, nie? Jakby dyndadełko dyndało i wyciągało ludziom słuchawki z uszu, nie? Podczas biegu. Więc to były piękne czasy. Tu Krzysztof Kołacz, a ty słuchasz właśnie podcastu Bo czemu nie? Usłyszysz w nim o technologiach, które nas otaczają i nas w tych technologiach zanurzonych. Sprawdzam, pytam i podpowiadam, jak korzystać z nich tak, aby to one służyły nam, a nie my im. W dzisiejszym odcinku: od czego to wszystko się zaczęło? Przygoda z Apple, czy w ogóle interesowanie się tym ekosystemem? Dzisiaj między innymi o tym, razem z moim gościem, dobrze Wam znanym, Kamilem Kwiatkowskim. Proszę, zostaw opinię na Apple Podcast lub na Spotify. Twój głos ma znaczenie. Zaczynamy. odcinek, bo czemu nie? Dzisiaj odcinek dodatkowy, chciałoby się tak powiedzieć, dlatego że ukazuje się w poniedziałek i tak to nie błąd. Po prostu nawinął się temat, że tak powiem, na tapet, który chcieliśmy już od dłuższego czasu z Kamilem Kwiatkowskim, moim dzisiejszym gościem i waszym również, poruszyć, bo gdzieś w rozmowach na ofie wyszło nam, że fajnie byłoby pogadać o historii, naszej historii z Applem. Po prostu od czego to się zaczęło, jakie urządzenia mieliśmy. Wiem, że wy takie odcinki również lubicie. Wspominkowe i związane z retro tematami. Także mam nadzieję, że ten dodatkowy odcinek dzisiaj sprawi, że ten poniedziałek będzie dla Was ciut lepszy. Dzień dobry, Kamilu. O ile można powiedzieć, że poniedziałek będzie w jakikolwiek sposób dobry. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Tak, ten temat, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób widzimy historię Apple naszymi oczami, chyba nawinął się mi. Pisałem Tobie SMS-a jakiś czas temu, że fajnie by było zrobić coś takiego. A wpadłem na ten pomysł dlatego, że jak ostatnio rozmawialiśmy o iPhone 14 Pro w połowie roku, to no tak się zatrzymaliśmy na tej historii wkładania baterii do starej nogi, że uznałem, że no to może być fajne. Wkładałem, potwierdzam, to nie jest ściema. Tak, Kamil, myślę, że to jest warty dyskusji temat i fajno, że się dzisiaj uda go poruszyć. I szczerze powiedziawszy, to myślę, że zaczniemy sobie tak na spontanie od pytania, które myślę wielu słuchaczy zadałoby, gdyby siedzieli tutaj gdzieś na linii internetowej pomiędzy nami. To pytanie pewnie brzmiałoby: chłopaki, co było pierwsze? Nie? No więc oddaję Ci głos z racji tego, że jesteś gościem. Jakby od czego się zaczęła ta Twoja przygoda stricte związana z Apple? I pytam tu oczywiście o urządzenia Apple. Kurczę, no u mnie to się zaczęło strasznie standardowo. No historia jak każda inna. Pierwsze urządzenie Apple to iPhone. Wiem, że ludzie, którzy wychowywali się na produktach Apple właśnie na początku lat 2000 rozpoczynali od iPodów, ale u mnie pierwszy był mimo wszystko iPhone. Był to iPhone 3G. Do tej pory pamiętam czarny iPhone 3G, który pękł chyba po 3 czy 4 dniach użytkowania. I z tym paskudnym pęknięciem na tylnej plastikowej klapce musiałem używać tego telefonu. Bardzo fajnie. A jak to się stało, że on pękł? Bo on w różny sposób pękał, w sensie tak po prostu od używania, czy od, no nie wiem, leżenia w kieszeni, czy się spadł? Wiesz co, no wtedy chodziłem jeszcze do szkoły, wrzuciłem go do plecaka i wyciągnąłem pękniętego, nie? To za dzieciaka jeszcze nie do końca miałeś pojęcie takiego mega dbania o elektronikę i takiego trochę fioła na jej punkcie, jakiego mamy w tym momencie. Z drugiej strony byliśmy zdrowsi, nie mając tego pojęcia, więc... No. Tak, dokładnie. Tak. No ta elektronika nas aż tak nie otaczała, nie? Miałeś telefon, miałeś iPhone'a, to miałeś iPhone'a i to wszystko. Ja tak naprawdę Maca pierwszego miałem, to był
R z 2011 roku, 11-calowy i dopiero wtedy to był sprzęt, o który zacząłem tak mega dbać, nie? To był sprzęt, który już gdzieś tam zrodził taką dużą pasję do marki. Wcześniej też oglądałem keynote'y wszystkie i tak dalej, ale tak bardziej byłem bokiem, obserwatorem tego wszystkiego. Żyć tym wszystkim zacząłem, odkąd zacząłem posiadać MacBooka. No i wtedy się zaczęło, no, lawina ruszyła. MacBook Air, od razu dopytam, to był pierwszy MacBook Air jeszcze z tym dzielonym gładzikiem, czy to już było Unibody po tej jakby takiej pierwszej dużej rewizji? Który to był MacBook? Unibody, 10-11 rok to był już i to już było wtedy, kiedy Apple podzieliło to na dwie wersje, 13-11, to był ten mniejszy. Ty miałeś jedenastkę! Oj, to ja tutaj muszę się wtrącić, dlatego że miałem znajomego, pozdrawiam cię Krzychu, jak tego słuchasz, który był psychofanem w ogóle 11-calowego MacBooka Air i szczerze powiedziawszy, to trudno było nie być psychofanem tego komputera, tej maszyny. To był świetny komputer, rewelacyjny. Tak. To był śliczny komputer przede wszystkim. Jeszcze wtedy nikt nie wpadł na to, że Apple kiedyś może próbować powielić jego sukces, wypuszczając 12 kilka lat później, która niestety skończyła jak skończyła. Była po prostu za wcześnie zaprezentowana, zanim się jeszcze Apple Silicon pojawił. Natomiast ta 11 R... Pamiętam, że to była taka literalna próba zmniejszenia trzynastki. Już mówię, o co mi chodzi. To wyglądało tak, przynajmniej w mojej wyobraźni wtedy, jakby ktoś wziął 13-calowego MacBooka Air i użył gestu skalowania tego znanego z ekranów dotykowych i zaczął zmniejszać, aż zmniejszył tak, że przycisk power był chyba 3 mm jakby wysokości miał i był rozciągnięty tak nieproporcjonalnie w ogóle wszerz. To był niesamowity komputer, głównie pod tym względem, że właśnie wszystkie klawisze funkcyjne i klawisz power były po prostu mikrych rozmiarów. Tak. One były cieniuteńkie, wyglądały tak, że jakbyś je dotknął, tak, to by się złamały. A druga sprawa, dobrze mówisz, że to wyglądało jak skalowany komputer, tylko głównie jakby ktoś skalował na wysokość. Bo one były nieproporcjonalnie... No, tak. O to mi chodziło, dokładnie. Nieproporcjonalnie niskie, a szerokie. To było tak śmieszne w tym komputerze, że no... Piękny komputer, fajny kawałeczek historii. I jeszcze miał ogromne, chyba takich samych rozmiarów nawet, ramki dookoła, te białe ramki, bo R miały białe... Tak. Nie? Tak. I co? R13. I tak, taki mikroskopijny ekranik. Tak było. Dokładnie. Tak było. Miał dokładnie te same ramki, aluminiowe. One były srebrne, nie? No w tym standardowym kolorze tych Maców w tym czasie. Nie mieliśmy czarnej ramki, tak jak teraz na około wyświetlacza, tylko srebrne. No, cudowne i wielu menadżerom czy osobom takim na wyższych stanowiskach, którzy dużo na przykład podróżowali, służył jeszcze długie lata. Ja znałem osoby, które miały już były super nowocześniejsze komputery na rynku i w portfolio Apple, a oni dalej używali 11-calowego Era. Oczywiście w wyższej konfiguracji, bo jeszcze warto powiedzieć, że ten R mały wyszedł w konfiguracji chyba z 64-gigabajtowym dyskiem i chyba miał 4 giga RAM-u wtedy. Jakiejś takiej konfiguracji, która nie miała prawa istnieć. I mało osób ją kupowało na szczęście, natomiast ta jedna wyżej już, 128 i chyba 8 giga RAM-u, to naprawdę po 10 lat ludzie mieli ten komputer. Wiesz, jeżeli chodzi o to, że mówisz, że znasz osoby, które używały, ja mam znajomego, który do niedawna używał 11-calowego Era z 2014 roku i zmienił na MacBooka Air M2, ale też tylko dlatego, że Air się wykończył, nie? Ten komputer był katowany przez prawie 10 lat. No tak, oczywiście. Tak naprawdę przy tym, w jaki sposób on traktował komputer, on był chyba zalany ze dwa razy, no to nie miał prawa przeżyć dłużej. Ja i tak byłem pełen podziwu, że ten komputer przeżył tyle, ile przeżył, czyli ta... A ty sobie wyobrażasz, jaka to musiała być chwila, jak ktoś jakby bierze i przechodzi z niby z era na era, po prostu zmienia kilka generacji tego samego komputera, tej samej maszyny, ten sam koncept gdzieś tam myślowy, nie? Który zawdzięczamy Steve'owi i widzi nagle MacBooka Air obecnego, no nie z tej jedenastki, to naprawdę to... No nie?
No, no to powodzę wam, że to są dwa dni patrzenia na komputer i niemożliwości wejścia z naprawdę. Nie? Na bo to wszystko początku. Inne, nie? Klawisze inne, gładzik inny, no wszystko inne, kamery inne, ekran inny, wszystko, nie? Niż tak. Nie sama bryła nawet, ale te poszczególne rzeczy. Nawet bryła, bo już masz, no tak. No nie, no oczywiście. Bryła też masz inną, bo oczywiście. Jest płaska, a stare był klinem, no. Nie? Więc wszystko jest zupełnie inne. Jedyne co to pozostaje. Ale Apple sobie zrobiło przerwę od MagSafe'a i do niego i gniazdo wróciło. Jack, przepraszam, i gniazdo Jack. No dokładnie. Jeżeli ktoś sobie zrobił przerwę na 10 lat od kupowania komputera, to przynajmniej będzie wiedział, w jaki sposób podłączyć komputer do ładowania, bo MagSafe... Tak, i to też jest... I to też jest... Ominęła go po prostu historia tego, że wyciął wszystkie porty, zostawił tylko USB-C w technologii Thunderbolt, no i potem widać było, jak w tym 21 roku wraz z Pro 14-16 troszkę wycofali te kroki, nie? Wracając z Pro do HDMI, do czytnika kart i tak dalej. Dobry krok, ale szkoda, że... Znaczy ja się mega cieszę, że wtedy byłem posiadaczem iMac'a. Wtedy, kiedy ten cały okres... całego boomu na nowe MacBooki, które miały Butterfly Keyboard, tak, który się psuł, wszystkie te programy naprawcze, później wycięcie MagSafe'a, że mnie to wszystko ominęło. Ja się tak strasznie cieszę z tego, bo znam dużo osób, które wtedy zaplanowały duży zakup, bo nikt nie był przygotowany na to, co się wydarzy i zrobiły te duże zakupy i się naprawdę męczyły z tymi maszynami przez wiele lat. No... Ja ci powiem jedną rzecz, bo jak właśnie już jesteśmy przy tym temacie, to ja tak akurat trochę obronię tego konceptu, ze względu na fakt, że ja w latach, w których to wychodziło, pracowałem w konkurencyjnym APR-ze. Pracując w tym konkurencyjnym APR-ze, wyszły MacBooki Pro z 2016 roku, te z Touch Barem, które kosztowały... A właśnie, jeszcze Touch Bar. No, one wtedy kosztowały pod 8-9 tysięcy. Touch Bar, motylkowa klawiatura i tak dalej. Ja pamiętam, że bardzo podobał mi się ten komputer. Po prostu stylistycznie był dla mnie pięknym sprzętem, ale no, w momencie, w którym byłem studenciakiem niekoniecznie dobrze zarabiającym, był on poza moimi możliwościami finansowymi. Jednakże przyszedł komputer bodajże ze zwrotu konsumenckiego, w związku z naprawą z tytułu rękojmi zwróciliśmy panu gotówkę i komputer, ja wtedy zagaiłem do kierownika, bo to był komputer w moim idealnym speku. To wtedy 256 GB, 8 GB RAM-u, 4 Thunderbolty, Touch Bar, no i oczywiście najlepszy i jedyny prawidłowy kolor, czyli srebrny. Podszedłem do mojego kierownika i mówię, weź sprawdź, jaka by była na niego cena. One wtedy pod 8-9 tysięcy kosztowały jako nowe. Pamiętam do tej pory, jak przychodzi do mnie i mówi 5,5. No i potrzebowałem dokładnie 15 minut. Zacząłem chodzić dookoła tego komputera. Mówię, dobra, słuchaj, zrobimy tak, że ja sobie otworzę ten komputer, skonfiguruję, zobaczę, jak on wygląda, jak działa i tak dalej. I jak mi się spodoba, to wezmę. Do tej pory, pamiętaj, użytkownik era 11. Otworzyłem ten komputer, skonfigurowałem, no i przeniosłem dane od razu, bo uznałem, że nie ma sensu się męczyć. Używałem tego komputera przez 4 lata. I tak, jedyne co, to miałem standardowe problemy oczywiście z klawiaturą. Klawiatura motylkowa, która albo czasami nie pisała, albo pisała kilkukrotnie jedną literę. Kapryśna była. Ale znów, co jest śmieszne? Była kapryśna, ale ona dla mnie była wspaniałą klawiaturą. Ja uważałem, że w momencie, w którym coś pisałem, ta klawiatura miała bardzo niski travel, to po pierwsze, a po drugie, jak pisałeś, to ona tak, jak pisałeś intensywnie, to ona tak głośno strzelała. Nie wiem, jako użytkownik, który cokolwiek pisał, miałem takie poczucie, że I get things done, wiesz, robię coś, nie? Ja miałem poczucie, że jeżeli... No, ciekawa obserwacja. Że jest... Tak, i ja miałem takie poczucie, że jak pisałem, jeszcze jak byłem na coś zły i pisałem takiego złego maila do jakiegoś profesora, no to po całym mieszkaniu. Każde stuknięcie podkreślało tak zwany wkół.
Tak, tak, dokładnie. Więc tutaj ja mam niesamowity sentyment do MacBooka Pro z motylkową klawiaturą i touchbarem. Mimo, że wiesz, to był ten pierwszy komputer z touchbarem, więc to było tak, że ja czasami włączałem komputer i touchbar nie reagował. Touch ID nie reagowało. Trzeba było ubić komputer, włączyć na nowo i wszystko było ok. Ale tego nie załatwiała łatka systemowa, tego nie załatwiała żadna aktualizacja. Co więcej, jak kilka razy wymieniłem klawiaturę, tego nie załatwiła wymiana klawiatury, nie? To był jakiś problem, który tkwił czy na płycie głównej, czy kij wie gdzie tak naprawdę, który przenosił się tak naprawdę za każdym razem. I czy na najstarszym macOSie, czy na najnowszym, który był wspierany na tym komputerze, to nie działało. To po prostu zwyczajnie nie działało. W sensie działało w 90% przypadków, ale te 10 było po prostu trochę irytujące, bo chcesz coś szybko zrobić, włączasz komputer, komputer nie działa, trzeba go wyłączać, włączać od nowa i tak dalej. Ale nadal jestem obrońcą tego komputera i będę i pozostanę, głównie przez sentyment. Ostatnio jak była cała śmietanka C-level Apple'a u Johna Grubera w The Talk Show, nagrywanym zresztą na żywo, to padło między innymi z ust Johna takie pytanie: słuchajcie, muszę was zapytać o to, nie? Jakby, guys, a dla kogo jest teraz MacBook 13 z touchbarem w ofercie, MacBook Pro, nie? Zapadła taka totalna cisza, totalna. Jeden C-level executive wskazał na drugiego. Była salwa śmiechu oczywiście na ten gest. No i już w końcu Woźniak odpowiedział dosyć prosto. Dla fanów touchbara, bo nie wiem co innego miałbym powiedzieć, żeby było ok z naszym działem marketingu, nie? Więc oni sami sobie już z tego łachę drą, a z kolei z drugiej strony w każdym zdaniu jest jakaś ciosnka prawdy zawsze i jestem w stanie uwierzyć, że są osoby, które są fanami touchbara i skoro Apple może na tym zarabiać, no to co im szkodzi jeden komputer więcej w line-upie, a sam wiesz, z punktu widzenia sprzedaży, że jak ktoś przychodzi i pyta, jaki komputer, no to teraz mamy dosyć proste, to też było w tym wywiadzie później i to jest dobre stwierdzenie, dosyć prostą sytuację, bo w końcu line-up jest w miarę zrozumiały, w sensie mamy MacBooka Air, który jest takim entry level dla zwykłych ludzi MacBookiem i on jest w dwóch rozmiarach oraz mamy MacBooka Pro, który jest w dwóch rozmiarach i tyle. I mogę się założyć, że nikt nie wchodzi w szczegóły, że jest jeszcze 13 z touch barem. Pamiętasz te dzikie czasy 16-17 roku, jak był R ze świecącym jabłkiem, był MacBook 12-calowy, był MacBook Pro 13, ten bez touchbara, MacBook Pro 13 z touchbarem, MacBook Pro 15 i jeszcze u APR-ów były MacBooki Pro Retina, te ze świecącymi jabłkami, też 13-15 w różnych konfiguracjach. Wiesz co to wtedy było? To był Armageddon. To był Armageddon. I jeszcze mało tego, jeszcze gdzieś w tle stały iMac i nie Retina. Daj spokój z tymi iMacami, w ogóle co to było, nie? 21-calowy iMac bez Retiny, z Retiną, 27.5K, tutaj SSD, tutaj tak. HDD. Fusion jeszcze. Możesz rozszerzyć RAM, no, nie? Jeszcze Fusion. Tak. Fusion Drive. To też wspaniały wymysł. Dobra, idąc dalej, miałeś tego MacBooka tak. Air kochanego przez wszystkich i co, no i później była ta, no wiadomo, 13 to już powiedziałeś, czyli komputery mamy załatwione, no bo kolejnym był pewnie obecny MacBook Pro z M1 Pro 14-calowy. Tak. Po drodze jakieś urządzenia jeszcze Apple'owe się na pewno pojawiały, no to co się tam pojawiło? No oczywiście, że tak. Wiesz co, pojawiło się w międzyczasie kilka iPodów. To ciekawe, po iPhone'ie. Niesamowite. Tak, po iPhone'ie to były czasy kupowania muzyki na Apple Music. Ja pamiętam, na że iTunes chyba. Tak, na iTunes, przepraszam. Proszę. No, za bardzo przyzwyczaiłem się już na Apple Music. Pamiętam, jak wyszedł album, to był chyba bodajże 2014 rok, Rock or Bust, AC/DC. I pamiętam, że preorderowałem, dałem za to niesamowicie duże pieniądze i pamiętam, jak bardzo męczyłem się z tym, żeby przekopiować ten album, nie wiem dlaczego, ale nie byłem w stanie przekopiować sobie tego albumu na iPoda, a głównie iPody były dla mnie dlatego, że znów to były czasy, kiedy elektronika nas jeszcze nie
obowiązywała tak bardzo, nie? Nie byłeś tak bardzo połączony ze wszystkim. Ja miałem telefon, ale jak wychodziłem z domu, to telefon zostawał w domu. Jak ja mieszkałem na wsi przez bardzo długi czas, wyniosłem się ze wsi dopiero na studia, więc tam było tak, że się szło na spacer albo szło się do ogrodu, cokolwiek, no to telefon zostawał w domu. Jeżeli szedłem się spotkać ze znajomymi, to mniej szkoda mi było mimo wszystko iPoda Nano, gdzie ja Nano kochałem ponad wszystko. Mniej mi było szkoda iPoda Nano niż iPhone'a, który był w tym momencie, wiesz, 4, 4S, szklany, z obu stron, piękny. No szkoda było. Więc pojawiły się w tym czasie też iPody. Zresztą kolekcję kilku starych iPodów mam, mimo że poprzednio sprzedałem tak. To pochwal się, co tam jest w tej kolekcji od razu, żebyśmy mieli, wiesz, kawę na ławę. No. Ja też się będę chwalił potem to. Kilka Nano, jeden trzeciej generacji, jeden szóstej generacji, ten z klipsem i dotykowym ekranem kwadratowy. iPod mini, też bardzo fajny iPodzik, tak naprawdę dziadziuś iPoda Nano i kilka klasików, a także przez dłuższy czas miałem, jednakże sprzedałem iPoda Hi-Fi. Nie wiem, czy ktoś kojarzy coś takiego. iPod Hi-Fi to jest głośnik, to jest protoplasta HomePoda i co jest piękne, to jest głośnik, który miał u góry docka. Miał zwykłe złącze zasilania, ale także był zasilany czterema takimi wielkimi bateriami, więc można sobie go było wziąć ze sobą i iść jak z boomboxem. I bardzo zauroczyło mnie to, że niesamowicie dobrze grał. Jeżeli chodzi o głośnik tych rozmiarów i tego wieku, naprawdę bardzo dobrze grał. Kierunkowo oczywiście, bo on miał tylko głośniki z przodu, ale nie. No i wiesz, i to jest gdzieś tam przedłużenie tej historii do dnia dzisiejszego, że kto jak kto, ale jeżeli Apple robi jakiś sprzęt i on ma grać, to on przeważnie w 99% gra dobrze. Nie? Tak, oczywiście. To, no to był głośnik, który z tego, co kojarzę, Apple robiło od podstaw. No i to było coś, co im naprawdę idealnie wyszło. To było coś, co, gdzie ja nawet jakiś czas temu, dosyć niedawno, bo sprzedałem tego iPoda z pół roku temu, coś takiego, to przed pół roku temu było tak, że potrafiłem sobie ściągnąć muzykę właśnie z iTunesa na iPoda, zadukować iPoda Classic i włączyć muzykę z tego, mimo że dwa HomePody stoją obok, nie? Jakoś tak sentyment też dość mocno mnie trzymał i naprawdę też fajny experience z tego płynie, gdzie podłączasz sobie właśnie iPoda, dokujesz go, masz pilota takiego jak do starych Apple TV i w ten sposób korzystasz. Tak, to zdecydowanie. No ja od iPodów akurat zaczynałem, ale to za chwilę. Ty masz jeszcze, z tego co wiem, kolekcję w ogóle Maców, też starszych. To co masz w tej kolekcji w ogóle, skąd u ciebie ten pomysł, żeby kolekcjonować trochę sprzęt, nie? W sensie to jest taki mocny sentyment, czy był jakiś taki moment? Ja tylko drodzy słuchacze, powiem wam, że Krzysiu zaplanował ten odcinek godzinę. I właśnie poruszył temat, który potrwa dłużej niż godzinę. Taki dzień. Ja dzisiaj jeszcze w tym dniu, kiedy to nagrywam jeszcze drugi odcinek, który usłyszycie w piątek. I w tym odcinku jestem gościem. Mało tego, na moment, kiedy teraz nagrywam z Kamilem, ja kompletnie nie wiem, o czym kolejny odcinek będzie, bo to właśnie mój szanowny gość przygotuje całość, więc ciekawy eksperyment przede mną, więc widać taki dzień. Ja się usuwam w cień zatem. No. Dzień pełen niespodzianek, widzę. Wiesz co, jeżeli chodzi o moją kolekcję starych Maców, jest ich parę, jest trochę laptopów, były też stacjonarki, przewinęły się, których się pozbyłem, bo po prostu nie mam na nie miejsca, ale ogólnie rzecz biorąc, kiedyś po prostu się pojawił taki sentyment, wiesz? Tak, może nie sentyment, tylko taka chęć, gdzie znalazłem jakiegoś starego Maca, bo ja wiem, scrollując po Elixie w poszukiwaniu czegoś. Był on mega tani. Naprawdę niesamowicie tani. Mówię, a czemu nie? Zobaczymy. Według sprzedającego komputer się nie włączał. Był to, żeby was nie skłamać, plastikowy MacBook
biały plastikowy MacBook. Tak zwana mydelniczka. Tam lata 9, tak. 9, 10, dokładnie. Według sprzedającego się on nie włączał, nie uruchamiał, nie działał, nic się nie działo i tak dalej. Wyjąłem baterię, wyczyściłem, ogarnąłem wszystko i okazuje się, że komputer się włączył. Komputer leży do tej pory u mnie na regale z wgranym którymś ze starych systemów i od czasu do czasu po prostu sobie go włączę, poskroluję po systemie, pobawię się i zamknę i czeka znów na lepszy czas. Ja tylko chciałem zaznaczyć w tym momencie, że Kamil, powiedziałeś takie zdanie, wyjąłem baterię, wyczyściłem co trzeba. Żeby nie było, padło w tym odcinku już raz. No. tak, dokładnie. Czeka troszkę na lepszy czas, może trochę czekam na to, żeby właśnie kiedyś go sprzedać i kupić znów jakiś inny kawałek historii. Z historycznych takich najfajniejszych zdobyczy, które mam Newtona, którego mam z pełnym zestawem, co jest piękne, z pudełkiem, z dwoma etui skórzanymi, z modemem, zasilaczem, wszystko jest w oryginalnym pudle zapakowane, wszystkie książki, instrukcje, no wspaniałe, oczywiście nieużytkowy sprzęt w ogóle. Miałem iMac'a G3 w kolorze Bondi Blue, jednego z tych pierwszych generacji kolorowych komputerów, kiedy to Johnny Ive powiedział, że dodaje rączkę do iMac'a tylko po to, żeby ludzie mogli dotknąć i wejść w interakcję z tym komputerem. Więc mam właśnie takiego, miałem jeszcze takiego iMac'a i miałem Maca Pro, przepraszam, Power Maca G5. Ostatniego Maca na PowerPC z dwoma procesorami, z chłodzeniem wodnym, z klawiaturą Final Cut'a, co jest też śmieszne, to była kolorowa klawiatura, oryginalna, Apple'owska oczywiście, która pod zwykłymi napisami klawiszy, tak jak mamy A, S, D, F i tak dalej, miała napisane, co dany skrót klawiszowy zrobi. Czyli no było na przykład F-ka było fast forward. Żeby nie skłamać, nie jestem pewien, czy na pewno ten klawisz odpowiada za ten skrót, ale wszystko było pięknie opisane i kolorystycznie kodowane. Co więcej, to był komputer, na który ja dostałem fakturę z TVN-u. Naprawdę? No proszę. To był komputer, który pierwotnie pracował w TVN-ie w tych latach 2005-2006, więc też kawał ciekawej historii. Specjalnie pojechałem po niego do Warszawy, to jest jeszcze ciekawsze, nie? Zobaczyłem ogłoszenie, był on też niesamowicie tani. Zobaczyłem ogłoszenie wieczorem, napisałem do pani, która sprzedawała tego Power Maca i pojechałem po niego do Warszawy. Więc ja od razu powiem, że jeżeli ktoś coś będzie miał w fajnej cenie, to proszę dawać znać. Tak, to otworzyłeś puszkę Pandory. A propos jeszcze szanownego TVN-u, to podpowiem, bo to być może nie wszyscy z Was, drodzy słuchacze, kojarzą, bo część nie ma jak kojarzyć, a część się poza tym może nie interesować. W ogóle TVN był takim pierwszym molochem medialnym w Polsce, który w całości stał na Apple'u, nie? W całości. Wszystkie Maki, to były Maki Pro albo jeszcze wcześniej te G modele i tak jest do dziś zresztą. I rzeczywiście sporo tego sprzętu później, kiedy ta flota jest dosyć rzadko wymieniana, ale jak już jest, to trafia później na rynek wtórny. I jeszcze a propos tych nakładek, wtedy to była dedykowana klawiatura, teraz można sobie kupić naklejki na klawiaturę chociażby tych najnowszych sprzętów od Apple z różnych aplikacji, czy tam graficznych, czy do składów wideo, ale wtedy to jeszcze warto raz podkreślić, po prostu Apple robiło osobną klawiaturę dla montażystów swojej autorskiej apki do montowania, nie? Na której cały Hollywood stał, więc i do dzisiaj zresztą w większości stoi. No, to były takie właśnie nostalgiczne czasy. To prawda, Kamil, to prawda. No, ale no, widzisz, no, tak naprawdę wszyscy mówią, że Apple w tych latach, w latach dzisiejszych, to nie jest to samo, co no. Apple w tamtych latach. Ale czy nie jest tak, że Apple dalej przykłada taką bardzo mocną uwagę do tych wszystkich, czy sprzętów, czy tego, w jaki sposób robią swoje line-upy produktowe?
taka głupia rzecz, która mi się nasuwa na myśl. Tak parę lat temu, ten 2015-16 rok, kiedy wyszedł pierwszy iPad Pro i wyszedł pierwszy Apple Pencil, gdzie wszyscy się śmiali, że tak naprawdę Apple Pencil jest zaprzeczeniem tego, o czym mówił Steve Jobs, nie? Czyli że nie potrzebujemy stylusa, to żeby używać ekranu tak dotykowego. Teraz tak naprawdę kupuje się bardzo często iPada z Apple Pencilem, więc to jest raz, to jest pierwsza kwestia, nie? Bardzo często kupujesz iPada i Apple Pencila pierwszej, drugiej generacji, ale nawet wtedy takie głupie attention to detail. To było tak, że wtedy, kiedy miałeś Apple Pencila i położyłeś go na biurku, on zawsze wylądował napisem Apple Pencil Tak. Góry. Dalej tak jest, no. No. Nikomu by to nie przyszło do głowy, nie? Znaczy, tylko przyszło to komuś do głowy po tym, jak zadebiutował Apple Pencil. Wszystkie kurka ołówki i stylusy zaczęły tak lądować, ale dopiero potem. No tak, no ciekawe jak to się stało, nie? Ale wiesz, no głupia rzecz, której tak naprawdę nie zauważysz. Apple nigdy nie powiedziało, patrzcie, ten ołówek zawsze wyląduje napisem do góry. Tak dbamy o detale. Nie. Po prostu to wprowadzili i ja tak naprawdę kiedyś bawiłem się Apple Pencilem. Wiesz, mając jakiś projekt, coś zastanawiając się nad czymś, przesuwałem sobie go po stole, jeździłem po stole i usłyszałem, że jeździ nierównomiernie. Że słychać mimo wszystko, że w jednym miejscu jest cięższe. Przyjrzałem się i zacząłem go przesuwać po stole kilka razy. Okazuje się, że on zawsze wyląduje napisem Apple Pencil do góry. Każdego, kto posiada Apple Pencila pierwszej generacji, zachęcam do przejechania nim po stole i zobaczycie, że on zawsze wyląduje tym napisem do góry. Tak, to prawda. I tak sobie myślę jeszcze a propos tych detali, bo się chciałem do tego odnieść, jak powiedziałeś, że teraz jest też taka dbałość. Przede wszystkim teraz bardzo o bardzo wielu rzeczach my się nie dowiadujemy. Mówiliśmy o tym w podsumowaniu DabDaba, chociażby o tym usuwaniu SMS-ów z kodami jednorazowymi, to też można było spokojnie powiedzieć ze sceny i pewnie byłoby spoko przyjęcie tego, ale po co, żeby, wiesz, jakby Apple musi wybierać, czym się chwali, bo po prostu tych mikronowości zawsze jest dużo, a najlepszy marketing to jest taki marketing, który sami ludzie robią, nie? Jak ktoś to później potem taki odkryje, dokładnie i poda dalej, to zawsze lepiej działa niż wyrecytowanie od A do Z wszystkiego z pięknego ekranu czy tam ze sceny. To na pewno. No. Dam ci też taki przykład właśnie odnośnie do usuwania SMS-ów po przekopiowaniu kodu. Jeżeli Apple by się tym pochwaliło, to od razu mówię, nie jestem pewien, nie mam pojęcia, czy w Androidzie to już jest, czy nie. Ktoś z Samsunga, z jakiejś konkurencyjnej firmy, wyszedłby na scenę i zacząłby krzyczeć, że Apple już nie ma co pokazywać, tylko chwali się tym, że mogą SMS-ki usuwać, a potem by po cichu. No, znaczy i tak będzie, to więc wszyscy to wiemy, ale to pomijmy. Tak będzie, tylko że Apple tym się nie pochwaliło też, podejrzewam trochę strategicznie, żeby nie było tak, że Apple nie ma już co pokazać, więc pokazuje, że usuwa wiadomości. Z drugiej strony, jak sobie patrzę na Vision Pro i słucham kolejnych wywiadów z ludźmi, którzy mieli niesamowitą okazję już 30 minut to mieć na głowie, to wszyscy oni mają jedno wspólne zdanie, bo każdy ma inne podejście do tego sprzętu. Ja mam inne, ty masz inne, pewnie wiele procent społeczeństwa nigdy się do tego nie przekona, ale jedno jest wspólne wśród tych, którzy tego już spróbowali, którzy to mieli założone. I to jest takie zdanie, że to jest naprawdę takie, jak było na filmiku marketingowym, nie? I myślę, że tym jednym zdaniem, które jest wypowiadane przez te wszystkie osoby, tym jednym dowiezieniem, że jakby Apple udowodniło, że nie pokazuje na filmikach czegoś, co jest po prostu fejkowe. I bardzo, bardzo dużo razy użył słowa fake, chyba Federici, pytany właśnie w rozmowie z Gruberem o Vision Pro między innymi i szef w ogóle całego Vision Pro, nie pomnę teraz jak on się nazywa. I oni mówili, że to był jeden z głównych celi przez te wszystkie długie lata, kiedy nad tym pracowali, żeby nigdy nie mógł temu zarzucić, że w przekazie marketingowym cokolwiek było fejkowe, nie? I ja nie wiem, czy druga taka firma na świecie by sobie tak postawiła to zadanie, projektując, no nie wiem, kolejny headset, nie? Śmiem wątpić. Zanim wrócimy do odcinka, zapraszam do subskrybowania newslettera tego podcastu. The Menu Bar.
Znajdziesz go pod adresem boczemunie.pl/newsletter. Tam garść informacji ze świata technologii, kawy, podcastów. Ponadto porady dotyczące tego, jak efektywnie korzystać z urządzeń, które na co dzień nosimy przy sobie. Tak, no tutaj, tu jeżeli chodzi o Vision Pro, kurczę, nie wiem, Vision Pro jest dla mnie bardzo trudnym tematem. No, nie na dzisiaj pewnie, bo to jeszcze będziemy pewnie mieli odcinek ku temu. Tak, Vision Pro jest dla mnie na tyle trudnym tematem, że to jest zupełna nowość, której nie widziałem, nie dotknąłem, nie miałem do czynienia w ogóle na żywo. Jestem pewien, że Apple zrobi to najlepiej. Pewien. No, tu nie ma wątpliwości co do tego. Ale mimo wszystko, jak to zrobi i w jaki sposób to może zmienić nasze życie, no to dopiero... Tak, i najśmieszniejsze jest to, że ktoś tam kogoś zapytał, też albo gdzieś to przeczytałem, że jak powstanie tańsza wersja kiedyś dla konsumentów, no to nie będzie miała ekranów 4K, nie? I tam od razu była dyskusja pod tym, że w takim razie ja chcę tą najdroższą, nie? No i to jest kolejny raz to, co Apple umie robić najlepiej, nie? Po prostu dowozi technologię, która odlatuje konkurencji gdzieś w jakieś przestrzenie dosłownie kosmiczne, daje jakąś cenę i nagle okazuje się, że okej, no to nie jest dla mas sprzęt, ale przy takiej cenie on się nie musi sprzedawać masą, żeby Apple wyszło na swoje i żeby jakby mieć tak naprawdę grupę testerów pierwszej generacji, a potem wiedzieć, w którym kierunku to ma pójść. Dokładnie tak było, przypominam, ze zgodą, jaką Johnny Ive dostał w sumie od zarządu firmy, żeby pójść w taką projekcję pod tytułem Apple Watch jest projektem modowym. No i poszli. Był za 90 tysięcy złotych przecież Apple Watch ze szczelego złota sprzedawany bardzo krótko, żeby później już nigdy w tym kierunku nie skręcić, a raczej pójść w kierunku fitnessu, nie? Także w wielu przypadkach z Vision Pro może być podobnie. Nie w każdym, ale myślę, że to jest kalka historii i no zobaczymy za 2-3 lata, czy mieliśmy rację. Więc może teraz ty powiesz o swojej historii. Proszę bardzo. Tak trochę przejmę pałeczkę prowadzącego. Dobrze, to taki dzisiaj dzień. To ja zacząłem standardowo dosyć znowu z mojej perspektywy. Zacząłem w roku 2009 iPodem Shuffle, tym z Clipsem. Pamiętam, że to były takie czasy, że w jednym z elektromarketów na K kupiłem sobie tego iPoda za 139 zł, 1-gigabajtowego. Wtedy można było kupić iPoda za 139 zł w Polsce, co było... A teraz nie kupisz etui. Żeby nie powiedzieć, że przewodu do AirPodsów Max, które mam na głowie, ale to już zostawmy. Otóż kupiłem sobie... Ale kostkę do ładowania kupisz. Za 119. Czuję, że będzie ładowała 2 dni, ale kupisz. Dobra, to jakby idąc dalej tym tropem, a od iPoda zacząłem. I tak naprawdę, gdyby nie ten iPod Shuffle srebrny pierwszej generacji, nie pierwszej generacji, pierwszej generacji, to ja mam w kolekcji w ogóle iPoda Shuffle, takiego, który zwisał na szyi i wtedy Apple było chyba pierwszą firmą, która w ten sposób widziała uprawianie fitnessu, w sensie na przykład... Ludzie mieli biegać ze sznurkiem, który nazwany był przez Apple profesjonalnie Apple Liner, który można było kupić oczywiście osobno i w różnych kolorach. I na tym dyndadełkiem, do którego jeszcze mało tego, były wpięte słuchawki, które robiły taką pętlę zwrotną, nie? Jakby dyndadełko dyndało i wyciągało ludziom słuchawki z uszu, nie? Podczas biegu. Więc to były piękne czasy. Wiesz, to, że wyciągnie to słuchawki z uszu, to takiego, że jakby cię udusiło, jakby taka konstrukcja jakby się owinęła. Tak, do tego iPoda Shuffle pierwszej generacji, jak już o nim wspomniałem, którego dostałem w prezencie kiedyś od swojej ówczesnej dziewczyny. Do dzisiaj go mam zresztą. To taki fajny model się trafił, bo to był model, który był iPodem Shuffle, jednym z pierwszych, które wyprodukowano. Można to było zidentyfikować po jego numerze seryjnym na stronie kolekcjonerów, więc do dzisiaj go trzymam. I na stronach kolekcjonerów i do tych iPodów Shuffle właśnie z tym linerem wiszących dyndadełek były sprzedawane później przez Apple'a. Apple miał taki okres wtedy w swojej historii, że sprzedawało bardzo dużo różnych akcesoriów, których
potem świat nie widział już nigdy, aż w końcu okazało się, że niektórzy w Stanach domy za to budują, bo mają taką wartość kolekcjonerską. I przykładem tego typu są akcesoria właśnie do iPoda Shuffle pierwszej generacji, w postaci były pakowane w takie seledynowe blistry i tam były różnego rodzaju uchwyty fitnessowe. Był uchwyt na przedramię, był uchwyt na rzep, był uchwyt do paska do spodni, żeby właśnie zrezygnować z tego dędadełka i linara. No i to wszystko było na masową skalę produkowane do tych iPodów i sprzedawane osobno. Jest jedno miejsce w Polsce, gdzie możecie to popodziwiać. I to chyba wszystkie dostępne do niego akcesoria, jakie istniały. Stacje dokujące i te wszystkie inne głośniczki. To jest Apple Muzeum Polska w fabryce Norblina w Warszawie. Także tam znajdziecie te wszystkie akcesoria w gablotce. No, a wracając do tego mojego pierwszego, czyli iPoda drugiej generacji, iPoda Shuffle właśnie z klipsem 1-gigabajtowego. Dla ciekawskich podpowiem tylko, że w Polsce powstała specjalna edycja tego urządzenia, sygnowana słynną marką kosmetyków dostarczanych do drzwi, czyli Avonem. I to nie jest fake, tak naprawdę było. Tak, kojarzę, było coś takiego. Tak, było coś takiego. Tak naprawdę było. To potwierdzam. Tak. Kojarzę, że było, że miało miejsce takie coś. No, był piękny. Tak jest, tak jest. Na urządzeniu Apple. Tak było. No, złoty zresztą był ten Avonowski iPod Shuffle. W każdym razie, gdyby nie ten iPod Shuffle, to prawdopodobnie nigdy nie spotkałbym podcastu. Prawdopodobnie nigdy nie nagrywałbym tego podcastu, bo to właśnie w czasach tego iPoda, mojego pierwszego nadgryzionego sprzętu, poznałem dosyć, już parę tam lat minęło, poznałem appleblog.pl, Pawła Włodka i jakby ich podcastów słuchałem z Radio Frycz jeszcze studenckiego, już to parę razy opowiadałem w tym podcaście, ale powtórzę jeszcze raz, wgrywając je na iPoda Shuffle właśnie przez Windowsa, przez iTunes na Windows, bo wtedy, żeby słuchać podcastów, no to trzeba było sobie po prostu wgrać te podcasty i tak jak Kamil słusznie zauważył, jak się wychodziło biegać albo wychodziło się słuchać podcastów na spacery długie, co do dzisiaj tak lubię robić, tylko dzisiaj muszę uzbrajać się w tryby fokus, żeby uzyskać ten sam efekt, a wtedy nie musiałem się w nic uzbrajać, bo iPod nie dzwonił ani nie miał aplikacji, po prostu odtwarzał muzykę albo podcasty, więc się go brało Ale też tyle ludzi tak, się nie dobrało, nie? Przypinało się do ubrania i się szło. No. Tak, w tamtych czasach jak miałeś nawet telefon przy sobie, to on nie był taki naprawdę. Nie było tyle powiadomień i tak dalej, nie? Czasami Wapster przysłał wiadomość, że dzisiaj tapety taniej. No tak, ale wiesz, no to było jedno powiadomienie, gdzie teraz w tym czasie, kiedy to tam dostałeś jedno, dostajesz 20, 30, więc to wiesz, no to jest zupełnie co innego, nie? To też jest taka kwestia, ale ja wtedy głównie używałem iPoda, dlatego że po prostu chyba mi było szkoda zostawić pięknie w domu, nie? Więc, no pięknie. Ta rodzina urządzeń znalazła. Kontynuując miejsce. Dalej, potem iPodzie Shuffle pierwszej generacji przyszła pora na Maca, także tutaj nie ma jeszcze w tej historii nigdzie iPhone'a. Moim pierwszym Maciem był MacBook Pro, także na grubo się zaczęło, z mięśniem MDA 100 ileś. Połowa 2010. To już była konstrukcja Unibody. To już była konstrukcja z dyskiem, z napędem Super Drive, wyrzucającym ładnie płytki. Piękny komputer, po który też już opowiadałem wiele razy, ale to historia, którą uwielbiam, więc przytoczę kolejny raz. Po który jechałem z mojej mieściny rodzinnej w Małopolsce do Krakowa. Autobusem linii Szwagropol, jakkolwiek to dziwnie nie brzmi, oni jeżdżą do dzisiaj. Jechałem na umówioną godzinę w jednym z APR-ów, jednym z pierwszych polskich APR-ów w Galerii Krakowskiej, w saloniku, który miał może z 8 metrów kwadratowych i wtedy wchodziłem w taki tryb życia, że wiedziałem, że ten Mac dużo zmieni, bo po prostu to był pierwszy moment w historii, mojej historii z komputerami, kiedy ja wiedziałem, co kupuję. Do tej pory to znajomi tacy składali pecety. Nie do końca się interesowałem tym, co w nim tam jest. Dla mnie usatysfakcjonowało to, że ktoś mówił, że jest szybki, nie? A że ja nigdy nie byłem graczem, to nie miałem nawet jak tego zweryfikować. W każdym razie, teraz już wiedziałem, po co konkretnie jadę i że może to dużo zmienić, tak rzeczywiście potem było, o czym za chwilę. No i budowali wtedy jedną z takich większych
Galerii Krakowskiej, galerii w ogóle w Krakowie, Galerię Bonarka. I pamiętam, że przez ten remont były ogromne korki na wjeździe do miasta. I ja w tym korku utknąłem, w tym szwagropolu, i dzwonił do mnie człowiek z tego APR-a, że jak się nie zjawię w godzinę, nawet biegnąc, to on ten komputer sprzeda, bo stoi sznureczek ludzi na połowę galerii, bo przyjechała dostawa i każdy ma rezerwację taką jak ja, nie? I to były niesamowite czasy. I rzeczywiście trzeba było z tego autobusu wysiąść i jakoś się tam dostać, a co się udało. Ale naprawdę ten komputer był już wystawiony i czekał po prostu na sekundy, na żyletki, żeby być sprzedanym komuś innemu. I ten komputer kosztował 3899 zł i to była średnia konfiguracja, nie najtańsza. Więc to były przeniesamowite czasy. Pamiętam, że od razu do tego MacBooka Pro tam rodzice wzięli mi też taką podstawkę firmy, która chyba dzisiaj już nie istnieje, Macaulay się nazywała, bambusową podstawkę chłodzącą z wiatrakami, dedykowaną do MacBooków. Skąd ja wiedziałem, że ta podstawka, no oczywiście, że z Apple Bloga, tam któryś z chłopaków miał te produkty Macaulay'ego, więc ja też chciałem bardzo mieć. I coś jeszcze do niego jednego kupiliśmy wtedy. Chyba jakiś pokrowiec, żeby go przenosić, chociaż przez wiele lat go nigdy z domu nie wyniosłem, bo się bałem. I tak. Później ten MacBook Pro dostał Skinnera. Była taka firma polska Skinner, która nie ma nic wspólnego z jakimiś rzeczami haniebnymi na zwierzętach uprawianymi, natomiast ma wspólnego dużo z naklejkami na MacBooki i to były takie skiny z angielskiego, po prostu takie wielkie naklejki, które kleiło się z wycięciem na jabłuszko z różnymi motywami. Ja akurat miałem z maszyną do pisania, bo zawsze, jak większość z Was, drodzy słuchacze, wie, lubiałem pisać. No więc miałem takiego jeszcze Skinnera bajeranckiego na tym. Także to naprawdę było przeniesienie trochę Ameryki do małej mieściny w Małopolsce. I rzeczywiście było tak, że no ja przez wiele lat nie znałem nikogo, kto miałby Maca, nie? I też pozwoliło mi to na... Ten MacBook Pro pozwolił mi w ogóle nauczyć się takiego pierwszego podstawowego składu audio. Jeszcze wtedy składałem różnego rodzaju nagrania tam na potrzeby w ówczesnym życiu parafii, a że tak powiem, GarageBand oferował wtedy tak dużo, że jak ktoś potrafił poskładać dwa pliki dźwiękowe do kupy i wypluć jako jedną, nie wiem, MP3, to był trochę magikiem, nie? I a że na Apple to się wszystko magicznie działo, to nie ukrywam, że już wtedy taki sznyt przedsiębiorczości mi się w głowie zapalił, bo sobie pomyślałem, że kurczę, ten sprzęt daje nie tylko frajdę, ale daje też możliwości, których nie daje Windows wtedy. W ogóle które dla Windowsa wtedy to było po prostu jak oglądanie Gwiezdnych Wojen, nie? Więc tak, nie, zupełnie. Tak, nie tak, że dobra, zrobimy tam trzema aplikacjami zamiast jedną, ale na pewno zrobimy. Tylko tam nie było czym zrobić, nie? Więc to były takie tak. Czasy. Później też dzięki temu i poznaniu Keynote też mi to pomagało bardzo na etapie edukacji, nie? W sensie wszelkiego rodzaju prezentacje robione w Keynote zawsze wyglądały lepiej. Wszelkiego rodzaju dokumenty zawsze wyglądały lepiej, nie? I to nie było tak, że ja to cyzelowałem. To po prostu było by default, nie? Bo nikt tego nie miał. I to był... Tak. Ja naprawdę się cieszę, że to mogłem, wiesz, że mogłem tego doświadczyć, bo przypuszczam, że w dużym mieście były maki i pojawiały się, nie? Tam mnie to zaszczepiło wtedy w głowie takie coś, że ty nie możesz tego zepsuć, ponieważ nie każdy mógłby sobie pozwolić, żeby dostać takiego maka, więc jak już dostałeś, to wykorzystaj 200 na 100, ile się da, żeby udowodnić nie tyle komukolwiek, co sobie, że jakby komputer może być czymś więcej niż rozrywką. I to mi do dziś zostało, w przypadku w ogóle Apple'a, nie? Ale wtedy się zaczęło, właśnie w taki mały sposób, nie? No, wiesz, wspomniałeś o tym, że prezentacje na Keynote i tak dalej lepiej wyglądały, dlatego że pewnie też trochę te Windowsowe, PowerPointowe były już opatrzone, nie? Miałeś te same szablony i tak dalej. Że szedłeś do kawiarni, kładłeś Maca na stole i wszyscy się patrzyli, nie? Tak było, no. Tak było. Tak, tak, tak. Tak, było. Tak. I...
No a teraz jak kładziesz komputer z Windowsem... To prawda, w dużym mieście dokładnie tak jest. Dokładnie tak jest, nawet w pociągu tak jest, bo sobie ostatnio obserwowałem, jak jechałem Pendolino, że wagon strefy ciszy na linii Kraków-Warszawa o 7 rano w piątek, to jest jedno wielkie centrum informatyków, nie? I od razu widać, jak w tym rzędzie jest coś innego niż iPad i Mac. Od razu. Od razu to widać, nie? I to nie jest jakieś tam widzenie fanboya, tylko polecam się przejechać i naprawdę tak jest. W każdym razie, jeżeli chodzi o dalszą część, to tego MacBooka Pro miałem bardzo długo, bo on się dał rozbudowywać. Dołożyłem mu tam RAMu, chyba najwięcej mógł 8 przyjąć, więc tyle w końcu miał, po prostu kupując fizyczne kości na Allegro i podmieniając to w serwisie autoryzowanym. I wymieniłem mu, wymontowałem z niego SuperDrive'a, żeby włożyć tam dysk SSD. Też się to dało zrobić. Cuda się z tymi komputerami dało robić. Dlatego tak się często zwykło omawiać w podcastach technologicznych, że linia MDA100 ileś to jest najbardziej kultowa linia MacBooków Pro. One po prostu były długowieczne i pozwalały robić ze sobą cuda. Ekran też, ponieważ ekran miał szybę przed sobą, to ja do dzisiaj pamiętam, że jak komuś ten ekran pokazywałem, to ludzie mieli gdzieś, że tam jest jabłko i ono się świeci, ale jak ludzie widzieli ekran, to mówili, że to jest niemożliwe, żeby ekran w laptopie tak wyglądał, nie? Ja się z tym zgadzam do dzisiaj, bo jak na przykład wychodziły LG Ultrafine, w czasach, kiedy nie było jeszcze Studio Display nowego, to może one wyświetlały fizycznie, technicznie to samo, co monitory Apple'a, na przykład w iMacach, nie? Ale za Boga, choćby nie wiem, jaką miały powłokę na tej matrycy LCD, nie wyglądały te kolory tak, jak za szybą, nie? I ta słynna szyba Apple'owska, montowana na wszystkim, na co się patrzy, kurczę, do dzisiaj jest takim wyróżnikiem, nie? No ja po Studio Display swoim widzę, nie? Ja po prostu ten monitor za to, że on jest kontynuacją tego, co właśnie wtedy, w 2010-2011 roku tak urzekało, no jak za to go uwielbiam, nie? On tam może nie mieć 120 Hz, to naprawdę to. Wiesz co, no kwestia tego, z czego się potrzebuje, za czym się też trochę gubi w tym wszystkim, nie? Jeżeli potrzebujesz tych 120 Hz i tak dalej, to nie zwrócisz uwagi na to, że wiesz, to wygląda, ma ten czar aplowski i tak dalej. Ale jeżeli potrzebujesz właśnie monitora, na którym zrobisz wszystko ze świetnym odwzorowaniem barw, z kamerą, z głośnikami i tak dalej, no to... Jeszcze a propos salonów, bo ja tak o tej kolejce w Galerii Krakowskiej mówiłem, no i zobacz, jak to teraz wygląda, Kamil, nie? Idziesz sobie do takiego salonu iDreamu na przykład i tam jest coś więcej niż tylko salon, nie? Czy tam punkt odbioru, pick-up point, nie? Na twoje zamówienia ze sklepu internetowego, bo te wozi kurier do domu, nie? W salonie masz teraz, wiesz, masz ogromne wyspy, połacie przestrzeni, możesz sobie usiąść, jak się uprzesz to i popracować, pogadać jakby z doradcami, nie? Pożartować. Wtedy tak nie było, nie? Wtedy się szło kupić, a z punktu widzenia APR-a sprzedać jak najwięcej drogich komputerów, nie? Bo nawet wtedy były Maki drogie dla Polaków, nie? Teraz to się zupełnie zmieniło. Wtedy sprawa wyglądała tak, że głównie na czym się APR-y skupiały, to było tak naprawdę to, żeby sprzedać produkty Apple. Nie? Czyli obsługa, sprzedaż produktów Apple. W tym momencie APR-y przeszły do czegoś takiego, że mamy nadal sprzedaż produktów Apple, ale to, że przychodzisz do iDreamu, to przychodzisz trochę do takiego pełnego już świata Apple. Że nie masz już tylko oczywiście Maca czy jednego sprzętu na wystawie, masz wachlarz telefonów, masz wszystkie Watche, masz wszystkie iPady, masz wszystkie Maci dostępne praktycznie. Nie? To jest pierwsza sprawa, że masz wszystko dostępne, wszystkim się możesz pobawić, wszystko możesz zamknąć, otworzyć, zobaczyć, jak się zachowuje i tak dalej. To jest świetna sprawa, ale też masz pełną ilość akcesoriów. Świat też idzie z duchem czasu, Apple też idzie z duchem czasu, co widać na ich stronie internetowej, gdzie już wpuszczają od paru lat innych producentów z akcesoriami. Dokładnie. Do siebie. Ale w tym momencie sprawa wygląda tak, że jest zupełnie inaczej. Też się zmienia trochę ten profil APR-a z takiego typowo punktu sprzedażowego do czegoś, gdzie masz mieć do czynienia z tym światem Apple. Oczywiście
nadal to jest sklep, więc w domyśle przychodzisz po to coś kupić, ale też głównie dowiedzieć się czegokolwiek na temat sprzętu, móc otrzymać różnego rodzaju szkolenia, móc kupić nawet zabezpieczenia na twój sprzęt, nie? Czyli czy naklejkę na komputer, czy etui, softshella, akcesoria do telefonu, wszystko. Więc tu się też bardzo mocno pozmieniało w tym takim kierunku, gdzie już wchodzisz nietypowo do sklepu z produktami Apple, tylko do takiego świata. Tak, i to też widać po podejściu obsługi, nie? Sam kiedyś pracowałeś w salonie na bieżąco i też dobrze wiesz, że jakby wolumen sprzedaży sprzętów nad Wisłą jest już na tyle duży, że naprawdę jak ktoś przyjdzie i widzi, że chce po prostu pogadać i pogawędzić, to nie wpadasz na to z tyłu głowy, że za wszelką cenę mu muszę wcisnąć ładowarkę, nie? Bo czasami ten gość potrzebuje po prostu pogadać. A jak będzie na etapie kupna, to i tak wróci, bo się mu dobrze gadało na przykład, nie? Tak, wiesz, to jest też taka kwestia, że jeżeli przechodzisz po komputer za 15 tysięcy, czyli no za MacBooka Pro, tak, 16-calowego, przychodzisz po ten komputer, to 15 tysięcy nie jest czymś, gdzie podejmiesz decyzję natychmiastowo. I my też zdajemy sobie z tego sprawę, że mimo wszystko proces sprzedażowy może trwać, czyli może być tak, że przyjdziesz raz, dowiesz się na temat sprzętu i żyjemy w takiej dobie internetu, że mimo, że dowiesz się ode mnie na temat sprzętu wszystkiego, co się da, to też chcesz sam zrobić research, nie? Dowiesz się, masz już mniej więcej przed oczami ten komputer, ale porównasz też go do innych na internecie, sprawdzisz i tak dalej, żeby móc mieć szerszy obraz i żeby móc upewnić się na 100%, że to jest komputer dla ciebie. Więc jeżeli przyjdziesz po prostu porozmawiać na temat sprzętu, to nie zostaniesz ani wykopany, ani nikt na siłę nie będzie ci wciskał. I to jest super podejście, tak samo jak z serwisem się podejście zmieniło, bo wtedy jak się cokolwiek zepsuło w Macu, to się czekało po parę tygodni. Nie? Ten sprzęt gdzieś latał, nie wiadomo co się z nim działo, kto go dotykał, wracał sprawny oczywiście jak to u Apple'a, ale totalnie klient był zostawiony sam. Nie? Teraz ten serwis od A do Z na pewno nie działa tygodniami, a po drugie no jesteś informowany jednak. To jest taka przepaść i to trochę ponad 10 lat minęło od tamtego czasu, że to się nie da opisać. No. Ja pamiętam tamte czasy. Głównie rzecz biorąc też trzeba wziąć pod uwagę to, że w serwisach na przykład naszych masz możliwość umówienia się i jeżeli masz baterię do wymiany, to my ci ją wymienimy w godzinę. Wiesz, no tak naprawdę to jest coś, co te parę lat temu było nieosiągalne. I ze wszystkim powoli tak jest. Jeżeli mamy możliwość naprawy czegoś na miejscu, nie musimy zamawiać części i tak dalej, to robimy to na miejscu, często po umówieniu się i po dogadaniu się z klientem na konkretną godzinę. Oczywiście są naprawy, które Apple wymaga wysłania do siebie, do Czech i do centrum serwisowego. Tak, do centrum serwisowego w Czechach jest najbliższe, to prawda. Na przykład Apple Watch, no to wiadomo. Tak. Apple Watch serwisy w Polsce żadne nie naprawiają, bo Apple Watch są zawsze wszędzie. I przeważnie kończy się nowym Apple Watchem, bo po prostu ten sprzęt z tytułu swojej konstrukcji jest raczej sprzętem nierozbieralnym. Ciekawostka polega na tym, że nie da się wymienić, moi drodzy, na przykład, chociaż, literalnie się da, bo robią to serwisy pogwarancyjne, ale normalnie się nie da wymienić ekranu w Apple Watchu, bo jak się to zrobi, to się traci Apple Pay. I nie da się zrobić tak, żeby tego Apple Pay nie stracić. Choćby nie wiem, kto wam co mówił, nie da się, bo po prostu konstrukcja taśm jest tak zrobiona, że się po prostu nie da tego zrobić na nieoryginalnej części w ogóle, a na oryginalnej przełożyć jeden do jeden, żeby dalej działało, również nie. Także to taka ciekawostka przyrodnicza. Więc to masz rację, Kamil. I tak samo jeszcze trade-in, który teraz mamy. Nie? Już parę razy mówiliśmy o nim w szczegółach. Ja też odeślę w opisie do tego odcinka, do takiego, w którym odpowiadałeś szczegółowo na temat tego programu. No, ale sytuacja w 2010 roku, że mam stary sprzęt, idę i go rozliczam i dostaję nowy w Polsce. Jakkolwiek on by nie był wyceniony. To była egzotyka. To była egzotyka 5 lat temu nawet. Nie mówmy nawet o 2010 roku. Nie? Także to się naprawdę, naprawdę rozwinęło. Tak. Od kolejek i dzwonienia i grożenia ludziom, że jak nie będą pół godziny, to koniec, no do takich usług, nie? I super, że mogłem zobaczyć taką zmianę, bo teraz na przykład osoby, które w tym momencie wchodzą w ekosystem Apple, no za swojego życia tak radykalnych zmian nie doświadczą, nie? To bądźmy, wiesz... Wiesz,
szczerze. Ja ze strony wtedy sprzedawcy w APR-ze pamiętam jedną historię. Proszę. Ja wtedy pracowałem znów u konkurencji, nie tu, gdzie pracuję teraz. Mieliśmy premierę iPhone'a 10. Jedna z większych i gorętszych premier tamtego okresu. Byłem w grafiku na rano do pracy. Przyszedłem dużo wcześniej, bo zmienialiśmy wszystkie grafiki, wystawialiśmy iPhone'y i tak dalej. Otwieraliśmy salon o 10 i ja przyszedłem przed 8, więc bardzo wcześnie, ponad 2 godziny wcześniej. Przed 8 stało chyba z 10 osób już przed salonem. Wiesz, weszli bocznymi wejściami i tak dalej, stali przed salonem. I śmieszna historia jest taka, że chcąc wejść do tego salonu, panowie, którzy stali w kolejce, zagrodzili mi drzwi i powiedzieli, że no ja nie wejdę, nie wepchnę się w kolejkę. Ja mówię, proszę pana, jak mnie pan nie wpuści, to ja panu nie sprzedam telefonu. No to wtedy, jak zauważyli, że jednak jestem sprzedawcą, a nie osobą, która próbuje się wpierdzielić w kolejkę. Piękna historia. To mnie puścili. Ale to było też tak, że w ciągu tych 2 godzin kolejka urosła na kilkadziesiąt metrów. Na dziesiątki, jak już nie w setkach liczone osoby. To jest też taka historia, że w momencie, w którym o 10 otworzyliśmy salon, ludzie nie weszli do tego salonu. Ludzie się wlali. Wypełnili każdy centymetr kwadratowy przestrzeni, nie? Wszyscy byli po iPhone'a i tak dalej. Wyprzedaliśmy się z tych iPhone'ów chyba w 20-30 minut, a ostatnie osoby, które przychodziły, załóżmy, przychodzili po iPhone'a 10 64 GB Space Gray. Mówię, że nie ma ani Space Gray, ani 64, jest tylko Silver 256. I ludzie byli w stanie dać te, tam chyba było spora różnica, nie wiem, czy nie 2000 albo 1000 zł. Ludzie byli w stanie to dać bez problemu, bez mrugnięcia okiem, tylko po to, żeby dostać dziesiątkę, nie? I w tym momencie właśnie dążę do tego, że przeszliśmy do takiego momentu, że gdy mamy premierę, owszem, dalej mamy osoby dzwoniące do nas i tak dalej, ale przeszliśmy już do modelu przedsprzedaży, przeszliśmy już do modelu również takiego, że ludzie kupują sobie przez internet, bo u nas w sklepie internetowym również można zamówić, zarezerwować sobie sprzęt, ale przechodząc do nas do salonu, dzięki temu masz więcej czasu, żeby móc skonfigurować nowy, oddać stary i od razu. I to jest właśnie teraz taka fajna, fajna przestrzeń, która godzi te osoby często też starsze, albo będące, jakby to pięknie i kulturalnie powiedzieć, koneserami może, tak, koneserami sprzętów, bo są takie osoby, dobrze o tym wiesz, które potrzebują uścisnąć dłoń, bo zawsze tak robiły od czasów pierwszego iPhone'a i Steve'a Jobsa, wymienić się wizytówką papierową, umówić się na godzinę, wiedzieć, że ktoś z Podlady, oczywiście z żadnej Podlady, ale taka, muszą to wiedzieć, muszą mieć takie poczucie, załatwił, przychodzę, ściskam dłoń pana Kamila, czy pana Mateusza, czy kogokolwiek innego, i ten człowiek sprawił, że mam nowy iPhone. Nie? Jest taki rodzaj klienta i on nadal, on zawsze będzie, tylko teraz ten klient ma przestrzeń, nie? Że można się nim zająć, nie? Więc to wszyscy są win-win w obecnych czasach. No i to jest też to, co mówisz, jeżeli chodzi o trading i tym podobne usługi. To jest coś, co było zupełnie egzotyczne. To jest coś, co wchodzi na przestrzeni ostatnich 2-3 lat tak naprawdę. Dokładnie. Nawet krócej. Więc chcemy, żeby jak najwięcej osób zapoznało się też z tymi usługami, ze względu na fakt, że jeżeli, tak jak wcześniej mówiłem, nie potrzebujemy starego urządzenia, nie mamy czasu na wystawianie go, czy też chcemy w najszybszy możliwy sposób wymienić sprzęt na nowy, można zostawić go u nas, nie? Przeniesiemy dane, skonfigurujemy, wszystko ogarniemy. Więc nie masz tej przestrzeni, gdzie jesteś pozbawiony telefonu, albo gdzie masz utopione pieniądze w nowym telefonie, a jeszcze nie otrzymałeś. Ja byłem pozbawiony telefonu długo, a wracając trochę do historii, bo po iPodach dwóch, bo jak jeszcze później po tym zakupie MacBooka, swojego pierwszego Maca, to kupiłem jeszcze, właśnie przywieziono mi ze Stanów, z samego Seattle, w prezencie iPoda szaf trzeciej generacji, też na Clips tylko, albo czwartej nawet, chyba czwartej. Też na Clips, ponownie z przyciskami, tylko kwadratowego bardziej. Patrzę zresztą na niego, jak to nagrywamy teraz, mam go przypiętego, tak żeby mi przypominał o czasach minionych, do jednej rzeczy koło biurka.
I później dopiero był iPhone. Pierwszym iPhone'em moim był iPhone 4S, więc zaczynałem dość późno. Pamiętam jak dziś, że kupiony w wersji 8 GB, czego żałowałem dzień po zakupie. I kupiony wtedy jeszcze na kredyt, studencki zresztą kredyt, oddałem 3 iPhone'y. Bo wtedy totalnie nie było mi po drodze z finansami osobistymi, ale na szczęście to nauczka, która nie powieliła się zbyt dużą liczbę razy w dalszym życiu. Natomiast mam takie doświadczenie, pamiętam jak szedłem i go kupowałem i to było takie, że nieważne za ile, nieważne jakim kosztem, ale ważne, żeby był iPhone, niestety. No ale tak, no, mimo że miał 8 giga i ledwo co na niego wchodziło, to do dzisiaj jestem w gronie tych osób, które uważają, że 4S była najładniejszym iPhone'em, jaki istniał, nie? Ze względu na lane szkło, przód, tył. Cała ta w ogóle historia z tym konkretnym modelem, wyciek Gizmodo, zostawienie tej prototypu w barze, jakieś takie ta cała otoczka medialna wokół tej premiery, to wszystko było takim no bardzo, bardzo widocznym na mapie historii Apple momentem. I właśnie wiele osób się do tego stwierdzenia 4S podpina, że to był najładniejszy iPhone, chyba taki iPhone, którego ludzie najbardziej pragnęli, zanim zobaczyli 6S-a. iPhone 6S to był kolejny mój iPhone. A pamiętam premierę szóstki jeszcze. Kurczę, premiera szóstki telefonów, które w rozmiarze plus chyba wtedy, tak, plus był, się wyginały, ale to pomijmy. To była powtórka z, niektórzy nawet ryzykują twierdzenie, że z czasów premiery pierwszego iPhone'a i dopiero kolejna tego typu powtórka z kolejkami była przy wspomnianym przez Ciebie modelu 10. Jak debiutowała 6S i 6, to ludzie zwariowali, nie? To ja pamiętam, że ceny na ogłoszeniach lokalnych były po 3-4 razy przebijane, tych telefonów nigdzie nie było, ludzie po prostu koczowali, w Berlinie spali w namiotach po tego iPhone'a 6. No to był taki bardzo, bardzo też mocny moment w historii Apple'a. Ja miałem 6S, chociaż też trudno o niego było. Pamiętam, że po premierze wrześniowej w lutym znalazł się jakiś egzemplarz w moim budżecie i w ogóle dostępny w moim kolorze w Polsce. Też na wtedy ogłoszeniach lokalnych, bo w ogóle nie było szans u dystrybutorów. I tak było. I także później był iPhone 6S, którego bardzo lubiałem, był poprawioną już szóstką i długo ten telefon miałem, bo zmieniłem go dopiero na, uwaga, uwaga, iPhone'a 10S. Więc sporo lat, jak widzicie, minęło. Sporą, bardzo. Tak, bardzo długo i bardzo dobrze mi działało, oprócz tego, że w zimie nie dało się tego dzwonić, bo problem słynny z rozszczelnieniem baterii powodował, że jak się go tylko wyjął z kieszeni, to się wyłączał, ale to już pomijmy. No, w każdym razie długo go trzymałem i to już tak długo, wiesz, już byłem, normalnie pracowałem wtedy w IT, także gdzieś tam doświadczałem tego całego boomu na aplikacje mobilne i dalej miałem 6S. 10S był ogromnym przeskokiem znowu i wszystkie te moje zmiany telefonów były takie, że dlatego do dzisiaj staram się tak robić, że długo czekam, żeby mieć taki efekt, jak miałem poprzednio, nie? Bo pamiętam ten efekt i on jest zawsze spektakularny, tak samo jak przy wymianie 11 Pro na 14 Pro teraz w tym roku było, choć ze wszystkich tych aha momentów ten był akurat najsłabszy, no ale umówmy się, też technologia doszła do pewnego rodzaju ściany. Tego 10S znowu miałem długo, bo zmieniłem go na 11 Pro. Chodzi już krócej niż poprzednio przy 6SC. No i 11 Pro, jak już wiecie z historii bieżącej, wymieniłem dopiero w tym roku na 14 Pro. Także tyle, jeżeli chodzi o iPhony. Z iPodów mam jeszcze w kolekcji parę innych szafelek. Mam jeszcze iPoda Touch, który wygląda jak iPhone 3GS, tylko z metalowymi pleckami. Mam jeszcze tego pierwszego szafla, o czym już mówiłem. Klasika jednego i chyba tyle z iPodów. Tak, i chyba tyle z iPodów, także nie jakoś mega dużo. Natomiast trzymam też na przykład stare Apple TV. Miałem w ogóle pierwsze Apple TV, to było Apple TV drugiej generacji, które miałem, żeby nie przekłamać, 7,5 roku chyba. Strasznie długo jakoś. Strasznie długo. I wow. do momentu, no, kiedy YouTube długo przestał być wspierany jako aplikacja. Mega długo. To było Apple TV, które w ogóle nie miało systemu operacyjnego sensu stricte, jak teraz. No i wymieniłem go dopiero na Apple TV
4K HDR, które mam do dziś. I działa superowo i pewnie też skończy jako 10-letni dziadek. No, ale te wszystkie stare... No, ale to no. Widzę, że spotykają się też tutaj trochę dwa światy, bo ja od mojej pierwszej Apple TV to była Apple TV czwartej generacji i od tej pory kupiłem wszystkie 4K, jakie były. Miałem od iPhone'a 3G, miałem 4, 4S-a, miałem 5, miałem 6, 7, 10 pominąłem, miałem 10S, więc też częściej miałem ten proces zmiany telefonu. Najrzadziej zmieniam iPady, ze względu na fakt, że no, to są moje głównie urządzenia do konsumowania treści, ale no, ja często szufluję sprzętem. Widzę, że tutaj jesteś trochę bardziej stały w tych uczuciach. Tak, zdecydowanie. Ja nie lubię takich radykalnych aż zmian. Teraz mam okazję używać dwóch iPadów naprzemiennie, modelu tego najnowszego 12,1 Tera LTE M2 i mojego daily iPada, czyli iPada Pro z 2020 roku z A12Z protoplastą M1 i tak na ten moment wolę chyba ten mniejszy rozmiar, chociaż chyba staje się coraz wyraźniejsze. To jeszcze się okaże, na razie mi się nie spieszy do jej wymiany. Natomiast pierwszy iPad, jaki miałem, bo to też dla wielu może być zaskoczenie, to był dopiero iPad Pro. Pierwszy iPad Pro w rozmiarze 10,9 czy 10,7 cala. 9,7. To w takim razie drugi, ten większy. To drugi. Tak, to druga generacja iPada Pro, 10,5 dokładnie. Pierwszy z promotion. Tak jest, pierwszy z promotion. Kupiłem go od Wojtka zresztą, bo się mu tam udało, pamiętam z Niemiec, chyba parę sztuk ściągnąć Pietrusiewicza. I ten iPad był ze mną do 2020 roku. Ten z promotion pierwszy. Bardzo długo też. No to trzy lata. Trzy lata i zmieniłem go z rozsądku na model ten i z okazji, bo się trafiła okazja na model ostatni przed Apple Silicon. I iPad jest takim urządzeniem dla mnie, po pierwsze, na którym montuję, po drugie, ulubionym komputerem konsumpcyjnym, w sensie do konsumowania wszelakiej treści. Komputerem, który się kojarzy z rutyną, na przykład sobotniego przeglądu prasówki z całego tygodnia w Instapaper. Komputerem, który kojarzy się z czymś innym niż praca, bo używam go zawsze gdzie indziej niż normalnie siedząc przy biurku, czy nagrywając, czy robiąc coś na MacBooku Pro, teraz tym obecnym 14-calowym i Studio Display. Komputerem, który mogę wszędzie zabrać. I jakbym miał powiedzieć, co jest moim ulubionym sprzętem w historii Apple'a, to bym powiedział, że iPad, nie? Bez dwóch zdań, nawet bym się nie zastanowił. Z punktu widzenia takich klasycznych sprzętów, bo jeszcze gdzieś po drodze trzeba nadmienić o wearables. Je traktuję zupełnie odwrotnie. Ja miałem pierwszego Apple Watcha, jaki w ogóle powstał. To był rok 2015. Był oczywiście nie ze złota, tylko z aluminium w wersji sport, tej większej. Kupiłem go w komisie Prestige GSM, który jest do dzisiaj w Krakowie na Starowiślnej, dlatego że tylko tam panowie przywieźli hałdę tych zegarków z Berlina, stojąc wiele nocy, żeby je kupić w ogóle. I tam nie było dyskusji, w sensie chciałeś Apple Watcha, był taki, jaki był, z takim kolorem paska, jaki był. Albo nie miałeś Apple Watcha. Więc ja miałem, na szczęście udało mi się, bo poczekałem troszkę dłużej z białym paskiem i pamiętam, że przepłaciłem 2,5 razy ceny sklepowej, jak aż wszedł do Polski parę miesięcy później, za to, żeby go mieć jak najwcześniej. Pamiętam, że pudełko od tego Apple Watcha ważyło tyle, co mała cegła, bo Johnny Ive wymyślił sobie, że trzeba go dociążyć ku pokrzepieniu ekologii. Żeby było premium. Tak. Dokładnie. Później miałeś takie... Można odnieść wrażenie, że Johnny Ive do każdego pudełka sam dokładał. Tak, on swoją duszę tam w obciążnikach układał. Otóż jak brałeś ten zegarek, otwierałeś to pudełko i patrzył, i to wszystko było takie premium, jak mówi Kamil. Po czym otwierałeś pudełko i a czemu ten zegarek wygląda jak z kiosku? No i niestety takie było wrażenie. Więc no, bardzo, bardzo długo pokutowało, dopóki nie zmieniłem tak naprawdę
2,5 roku temu, 3 lata temu na pierwszy stalowy model i już nie ma drogi powrotu dla mnie. To tak, Apple Watch nie wyglądał jak jakiś produkt premium zdecydowanie. Drogi powrotu nie ma, ale masz drogę upgrade'u. Otworzyła się. Tak, to prawda. No teraz mam na ręku założoną Ultrę, też na potrzeby pewnego rodzaju testu, który przeprowadzam. I szczerze powiem, że i tak wolę stalowy. Tak trochę spoilerując odcinek, który dopiero dla Was nagram. Jeżeli chodzi o wygląd, to w ogóle bez dwóch zdań. No ale ja jestem dziwny, mi się podobają różne rzeczy, które... Jak mówię komuś, to się puka w głowę, więc cóż, to nie na dziś. No. Jeżeli chodzi o wearables, to akurat tak naprawdę o samą markę Apple, to ulubionym moim sprzętem jest mimo wszystko Apple Watch. I on wygrywa zarówno w klasyce, jak i w wearables. No ze względu na to, że nie wiem, kiedyś się po prostu zakochałem w Apple Watchu, teraz i na Dabdabie, i podczas wrześniowych konferencji bardziej czekam na Apple Watche niż na iPhone, iPady i Maci razem wzięte. No wiesz, więc, ja bym mógł powiedzieć, że... Siedzę i przebieram nogami, nie? Jak jest premierem. Ja bym mógł powiedzieć, że Apple Watch by mi pomógł, nie zrobił tego za mnie, zrzucić te parę dziesiąt kilo nadwagi lata temu długie, ale... Ale nie powiem. Nie powiem, dlatego że jest dla mnie osobną kategorią produktu. Nie? I tak samo jak ktoś mnie zaraz zapyta, kiedy miałeś pierwsze AirPodsy. No jakoś, nie wiem, półtorej roku po pierwszym Apple Watchu. Jak wyszły, jakoś je kupiłem. I tak, uwielbiam te słuchawki. I tak wiele razy chwalę na przykład obecną drugą generację Pro, że jest fenomenalnym produktem, kompletnym i tak dalej, jak zresztą każdy z AirPodsów. Ale... ja nie jestem w stanie wybrać pomiędzy na przykład Apple Watchem a AirPodsami, nie? Dlatego dla mnie cała ta kategoria wearables Apple'a jest również ulubionym workiem z fajnymi rzeczami, ale workiem. Nie jestem w stanie wyróżnić jednego produktu, bo HomePody też lubię, nie? I to jest dziwne. A właśnie wśród tej klasycznej linii urządzeń no bardzo jasno jestem w stanie wskazać, że nie iPhone, tylko iPad właśnie, nie? Więc ani nie Mac, więc tak. No, także AirPodsy, no mówię, trochę mi trudno jest mówić, że AirPodsy były jakimś przełomowym dla mnie sprzętem, bo one po prostu pojawiły się znowu na rynku jako ta taka ikoniczna historia pod tytułem Apple miało kultowe białe słuchawki, chciało zrobić coś więcej, przyszły czasy i technologia, które na to pozwalały, to ucięli kable. Przewody, przepraszam. Ucięli przewody. I tyle. I zrobili AirPodsy. Dokładnie. I dla mnie to jest taka historia. I trochę wiem, że ona ma dużo magii w sobie, no bo te pudełeczka, to wszystko rozumiem, ale dla mnie tutaj jest taki chłodny pragmatyzm. Nie? To jest po prostu tak musiało być. Nie? Więc dla mnie te AirPodsy, odkąd się pojawiły i pierwszy raz wylądowały w uszach, no, po prostu są słuchawkami od Apple. Nie? W sensie są tak oczywistym produktem, że się nie dziwię, że on jest wszechobecny. Tak. Tak. No teraz rozmawiamy tak naprawdę na słuchawkach. Ja na AirPodsach na Maxach. Więc to też świadczy o tym, że mimo wszystko cały czas gdzieś te słuchawki są. Czy ja miałem na przykład jakiś taki jeszcze sprzęt, który miałem, ale do niego i się go pozbyłem, ale nie wróciłem? To też jest pytanie od razu otwarte do ciebie, więc zastanawiaj się nad tym. Bo ktoś mi je ostatnio zadał z znajomych na kawie. Czy było takie coś Apple, że wziąłeś, ale stwierdziłeś, że jednak nie dla ciebie już nigdy nie było tego powrotu? I szczerze, to gdybym na siłę, bardzo na siłę chciał takie coś znaleźć, to by to była Magic Mouse, która jest dla mnie po przejściu na Logi MX Mastera nieużywalną myszką, jak dla wielu osób zresztą. Ale to na siłę bardzo stwierdzenie. To ja tak nie. To nie mam. No. To ja nie. Ja, jeżeli chodzi o te peryferia do Maca, no Magic Mouse u mnie wygrywa ze względu na fakt, że jestem leworęczny, więc na MX Master jest troszeczkę niewygodny. Troszeczkę. Troszeczkę. Uwielbiam trackpada tego magicznego. Klawiatury są bardzo fajne i jakiekolwiek grubsze sprzęty pokroju, czy HomePodów, czy Apple Watch, czy czegokolwiek, nie mam tak, że kupiłem, sprzedałem, albo kupiłem. No właśnie, ciekawe. To zrobiłem. Przyznam szczerze, że naprawdę, jeżeli chodzi o decyzje zakupowe, które też do tej pory podejmowałem, żadnej nie żałuję. I jeżeli miałbym wrócić do tego czasu, to kupiłbym jeszcze raz. Jeżeli chodzi o takie żałowanie, ale nie, że oddałem ten sprzęt i nie chcę go widzieć na oczy, tylko żałowanie, no to wiadomo, to co powiedziałem, 8-gigowy iPhone 4S, to jeszcze jest jedna rzecz związana z 8-gigowym czymś i to jest MacBook Air,
który był moim komputerem drugim. Nie powiedziałem o tym, widzisz, umknęło mi. Najpierw miałem MacBooka Pro, tego, o którym mówiłem, MDA 100 ileś. Potem był MacBook Air, który był już unibody, oczywiście 13-calowy, w podstawowej konfiguracji, tylko z większym dyskiem. I on miał niestety 8 giga RAM. Tak, tego żałuję, nie? W sensie ja się z tym komputerem męczyłem okrutnie. Okrutnie. Projektując jakąkolwiek grafikę. On miał też słaby procesor, bo tam był 1.4 jakiś procesor i 5 chyba. Okrutnie się z nim męczyłem, zwłaszcza przy pracy z zewnętrznym ekranem, który wtedy miałem chyba od LG jakiś. I jego miałem najkrócej. I bardzo szybko, jak tylko pozwoliły fundusze, zmieniłem go na iMac'a 4K 21-calowego, już z dokokszoną konfiguracją. Tam miałem 32 giga RAM-u, miałem dysk solidny, miałem procek solidny, 4K oczywiście, ekran Retiny. No i ten iMac to służył mi 6 lat. Tak, 6 lat. I dopiero teraz przesiadłem się na konfigurację MacBook Pro 2021 M1 Pro ze Studio Display, nie? Z wyboru, bo chodziło o to, żeby móc zawsze wziąć Maca jednak ze sobą gdzieś na inny koniec ziemi, a niekoniecznie iMaca. Plus nie było czego kupić z iMaców, bo nie chciałem M1, to mimo że ten iMac jest śliczny, to był jednak za mały, jeżeli chodzi o upgrade z 21 cali na 24 zaledwie. Przekątnej, na którą patrzę codziennie. Więc tak... No, to tego 8 giga w MacBooku Air z zabiedzonym procesorem, tak, to był taki Mac, z którym najbardziej się męczyłem w życiu. No, bardziej niż z tym MDA 100 nawet, bo tam przynajmniej wiedziałem, że używam legacy technologii. Okay. A tu kupiłem nie legacy technologii, a się z nią męczyłem okrutnie. Tak było. Tak było. Mimo, że miał już dysk SSD, nie? Więc to też jest ciekawe. No dobrze, to tak, jeżeli chodzi o te moje sprzęty, to żeśmy powiedzieli. Wiesz co, taki wniosek, jaki ja mam w ogóle, jak sobie myślę, bo to, wiesz, nie jest tajemnicą, że pytanie pod tytułem od czego się zaczęła twoja przygoda z Apple, to ja tam parę razy w roku słyszę z różnych źródeł i teraz będę miał odcinek, do którego mogę też odesłać, któryś z kolei. Natomiast taki główny wniosek, który ja mam, to trochę klamrę kompozycyjną robiąc dzisiaj, do tego zdania sprzed paru dziesięciu minut, że posiadanie pierwszego MacBooka w mieście, no może nie w mieście, ale na pewno na osiedlu i odkrywanie kolejnych jego możliwości, które gdzieś tam wyróżniały nie tyle ciebie, co wyróżniały ten sprzęt na tle całego świata Windowsa wtedy. I zostawienie sobie gdzieś tam tego paradygmatu w głowie, żeby szukać tych uproszczeń, żeby wykorzystywać ekosystem 200 na 100, po prostu odzyskując czas z każdego dnia, który mamy, a mamy ich ograniczoną ilość w życiu, to myślę, że właśnie ta pasja do Apple stała się dla mnie dzisiaj biznesem, właśnie dlatego, że sobie zostawiłem takie myślenie wtedy w głowie, nie? Że to jest narzędzie pracy, i ono potrafi bardzo dużo i z roku na rok coraz więcej w otoczeniu ekosystemu, jak się okazało parę lat później i się okazuje do dziś. I może to jest odpowiedź, jak ktoś też zadaje inne pytanie, dlaczego ty jesteś takim psychofanem gadania o tych wszystkich shortcutsach, funkcjach, których nikt nie używa i tak dalej. No bo ja tak miałem od początku. Wtedy nikt nie używał GarageBanda czy Keynote, a ja dłubałem i szukałem, co one potrafią. I tak mi chyba do dzisiaj, Kamil, zostało. No ważne, że w momencie, w którym ta pasja nie stała się biznesem, tak, nie przestała być pasją, nie? To prawda. Czyli, że cały czas czerpiesz z tego przyjemność, więc no to jest też najważniejsze, żeby znaleźć coś takiego, co będzie ci dawało frajdę i satysfakcję, ale też będziesz się mógł z tego utrzymać, bo dzięki temu będziemy czerpać tą przyjemność z obcowania z tym sprzętem i ze wszystkim. Tak, nie? Sobie myślę jeszcze dzisiaj na przykład po tych ostatnich premierach na WWDC, bo zaczęliśmy na ofie gdzieś od tego, zanim włączyliśmy magiczny czerwony przycisk rekord. Sobie chwilę gadaliśmy z Kamilem, zdradzając wam o MacBooku Pro 15-calowym. Co prawda nie wyszło nam to jakoś super naturalnie w trakcie odcinka, ale chcę do tego wrócić celowo, jeszcze przed jego zamknięciem, bo ja mam takie poczucie, moi drodzy, że ten 15-calowy MacBook Pro, MacBook Air, przepraszam, którego pokazano parę dni temu na WWDC, to może być najlepiej sprzedający się MacBook w historii w ogóle Apple'a, w ogóle. Pobić może nawet era pierwszej generacji. Nie wiem, ale słyszę tyle zachwytów nad tym komputerem i jak sobie rozpiszę to nawet na kartce za i przeciw, tak
nawet stawiając się w butach hejtera Apple, co da się zrobić. To nie jest tak, że się nie da zrobić tego żyjąc sprzętem Apple, bo się da, operując chociażby na faktach, to ten komputer się broni. On się po prostu cały broni. I broni się ceną nawet aktualną, i broni się ekranem, i broni się lekkością, całą bryłą, tym, że to jest R. Także myślę, że załoga Tima Cooka zrobi złote lata sprzedaży w ogóle w segmencie MacBooków tym R-em 15-calowym. Co myślisz, Kamil? Wiesz co, to jest to, co ci mówiłem na offie, nie? Czyli bardzo często mieliśmy klientów, jak pracowałem na salonie, bardzo często mieliśmy klientów, którzy przychodzili i mówili, ja bym chciał takiego R-a, ale jakby był większy. No i Apple właśnie odpowiedziało na to, nie? I to w bardzo fajny sposób. Większy komputer, nadal niesamowicie wydajny, z wydajną baterią, który naprawdę może być hitem. Trzymałem go w dłoni i jeżeli miałbym kupować dzisiaj kompa, jeżeli miałbym kupować dzisiaj, w tym momencie iść do sklepu kupić MacBooka, to byłby to MacBook Air 15-calowy. Myślę, że gdybym nie miał dzisiaj iPada, a chciał mieć komputer, który waży tyle co iPad, ale jest pełnoprawnym komputerem, który mogę podłączyć do gigantycznego ekranu, to też bym tak zrobił jak ty. Wziąłbym taką konfigurację jeszcze dla ciekawskich, 24 giga RAM-u, 1 tera dysk i nic bym więcej tam nie zmieniał. O, i myślę, że taka konfiguracja coś za około ciut ponad 10 tysięcy złotych by starczyła tak spokojnie na no myślę 5 lat to lekko. I tak. To no, i to jestem w stanie zaryzykować stwierdzenie, że w tym roku jak no może za 2 kwartały fiskalne, no Apple znacząco odbije kategorię sprzedaży Mac tymi premierami, które miały miejsce parę dni temu. Maciem Studio i MacBookiem R 15 cali, nie? Bo na te komputery ludzie czekali, a tak jak ty mówisz, to, że teraz mamy klarowność line-upu, w sensie przychodzi pan Kowalski i się pyta i ma duży, mały w obu segmentach, i konsumenckim, i pro, no to jak jeszcze wytną tego touchbara, o którym sami nie wiedzą po co jest, to będzie piękny czas, kiedy cały line-up Apple'a będzie zrozumiały. Jeszcze jedna rzecz by sprawiła, że to było idealne. Niech usuną nazwę R w MacBooku Air. Nie zrobię. Niepopularna opinia. Wiem, że tego nie zrobią. Ale tylko ze względu na sentyment tego nie zrobią, bo ten, no wiesz o co chodzi, na nazwę. Tak. No. Ale wiesz, patrząc na to z jakiegoś większego dystansu, możesz zobaczyć, że wcześniej MacBook Air był dlatego, że był też MacBook. I był MacBook zwykły, taki to podstawowy. Prawda. R był droższy, lżejszy i takim komputerem czymś pomiędzy, nie? Bo MacBook miał stację dysków, R nie, miał ograniczoną ilość portów i tak dalej, więc on był takim, kurczę, była nazwa ultrabookiem. A Jezu, pamiętam te czasy. Ultrabookiem, tak, nie? Tak, no. Tak. A w tym momencie nie ma zwykłego MacBooka. W tym momencie zwykłym MacBookiem jest MacBook Air. W tym momencie zwykłym MacBookiem jest MacBook Air, który może wystąpić w dwóch rozmiarach, 13 i 15-calowym. I po usunięciu dwóch komputerów z line-upu, czyli MacBooka Air na M1, który nadal jest w tym line-upie, i usunięciu MacBooka Pro z Touch Barem, mielibyśmy MacBooka i MacBooka Pro. To mielibyśmy wtedy prostą sytuację, nie? Jest jeszcze troszkę zawiłości, ale bardzo się cieszę, że podstawowe Pro i podstawowe R, czyli takie właśnie entry-level komputery użytkowe i profesjonalne zostały, ze względu na fakt, że no, one też obniżają po prostu cenę tych Pro, a zawsze mogą mieć troszkę więcej zastosowań. Jednakże jeżeli Apple by szło w kierunku wycięcia tych komputerów, to byłbym za tym, żeby wyciąć oba i uciąć tą nazwę R. Bo już mam po prostu wtedy MacBooka. Niepopularna opinia, rzeczywiście, ale też niepopularne będzie to, co powiem na koniec już tego odcinka, bo część z Was mnie zapytała na direct message na Twitterze, co z iMaciem. No ja jeszcze raz powtórzę to, co już chyba mówiłem, nawet w podsumowaniu, ponieważ trwało 3 godziny, to mogę nie pamiętać. Otóż, słuchajcie,
iMac będzie tym, czym jest. Będzie 24-calowym, kolorowym komputerkiem dla osoby, która potrzebuje komputera do maili, do przepisów, do kuchni, do salonu, tak żeby wyglądał, komponował się z wnętrzem i ma gdzieś, na czym to jest postawione, jaki to ma w środku sok, jaki to ma procesor, dlatego że Mac ma działać i Apple sobie bardzo wyraźnie zostawi w ten sposób pozycjonowanego iMaca. Będzie odświeżany prawdopodobnie przez 3 lata, co 3 generacje. Kolejny będzie z M3 i znowu pozostanie, no może kolory mu nowe dołożą, pozostanie na wiele lat. Według mnie nowej bryły, nowego ekranu, nowego czegokolwiek w tej maszynie, to my nie zobaczymy przez najbliższe 5 lat to lekką ręką. Ale to niepopularna opinia. Oprócz procesora. Ja się wtrącę, jeżeli chodzi o to, dla kogo są te komputery. Te komputery są dla ludzi... Kurczę, znam jedną taką firmę, która sprzedaje ciuchy dla pani. Byłem kiedyś, akurat mają jeden sklep w Krakowie, byłem odebrać spodnie mojej siostry i zobaczyłem niebieskiego iMac'a. Zobaczyłem niebieskiego iMac'a, właśnie tego 24-calowego. Tam były jakieś niebieskie zasłony, niebieskie biurko i tak dalej. Pięknie to wyglądało, nie? I mówię, jak pięknie trafiliście z kolorem iMac'a pod kolor wnętrza. A pani mi mówi, nie, pani Kamilu. My kupiliśmy tego iMac'a, a potem całe wnętrze zaprojektowaliśmy pod ten komputer. I co jest jeszcze śmieszniejsze, mają kilka salonów i w każdym innym salonie mają inny świetne, kolor iMac'a. To jest świetny pomysł. W Gdańsku mają różowego iMac'a i różowe wnętrze. Bodajże w Warszawie mają albo żółtego, albo pomarańczowego i mają wnętrze odpowiadające kolorem. To ma być urządzenie, które będzie do lekkiej pracy biurowej, ale to będzie głównie styl urządzenia. Tak. To będzie kawałek kolorowego produktu wypełniającego wnętrze. No i komputer rodzinny. Skończyliśmy idealny zamkami. Komputer rodzinny. To... Tak. Skończyliśmy z iMacami Pro. Bo bądźmy szczerzy, iMaki typowo do zastosowań Pro, właśnie iMac Pro, iMac 27-calowy, 5K i tak dalej, to były komputery, które miały służyć tym szerszym zastosowaniom, ale one wprowadzały też trochę bałaganu w tej ofercie Apple. W tym momencie, jeżeli chcemy mieć komputer stacjonarny z linii Pro, to kupujemy Maca Studio. Maca Mini. Nawet, dokładnie. Pro, Maca Studio albo Maca Pro. Tak, i zaczyna nam się to wszystko po tej tranzycji, która dobiegła, alleluja, końca, przejścia na własny krzem, znowu czyścić. Znowu może nigdy nie wróci do słynnego podziału Jobsa na 4 kategorie, ale czyści się. I tak miało chyba po prostu być, zanim ten własny krzem Apple Silicon nie stanie się powszedni. Na szczęście to się wszystko zmienia i myślę, że z czasem zmieni się też na tyle, że te procesory również staną się dużo bardziej zunifikowane w całym line-upie. Ja się nie zdziwię, jak iPhony dostaną te same M-ki, co komputery czy iPady. Z czasem. Nie, jeszcze nie teraz, ale z czasem. Także... Możliwe. Także tak bym to widział. No. I tym pięknym akcentem kończymy taki wspominkowy odcinek. 1,5 godziny, tylko 30 minut się pomyliłem. Nie najgorzej. Kamilu, bardzo Ci dziękuję znowu za gościnę. Dzisiaj taki odcinek luźniejszy. Fajnie, że się udało pogadać. Każdy ma inną tę historię. No. To ja znów bardzo serdecznie dziękuję, że mogliśmy po raz kolejny pogadać. To jest akurat też bardzo fajne dla mnie doświadczenie, więc to raczej ja powinienem dziękować za gościnę. Dobrze, tośmy sobie podziękowali. Dajcie znać, czy Wam się ten odcinek podobał. W dowolnym medium społecznościowym, w którym ten podcast się znajduje, Instagram, Twitter głównie. Jeśli ktoś jeszcze na Facebooka zagląda i go w ogóle używa, to może i tam. Oczywiście kontakt @boczemunie.pl jest również do Waszej dyspozycji jako skrzynka mailowa. A jeżeli chcecie zaproponować temat na kolejny odcinek albo zadać mi pytanie do odcinków Q&A, które co jakiś czas nagrywam, to możecie to zrobić w wygodnym formularzu. Znajduje się on na stronie boczemunie.pl/zapytaj. A ja Wam bardzo za dzisiaj dziękuję. Do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć. Cześć. Raz jeszcze, na koniec, żeby nie umknęło. Przypominam, zostaw Apple Podcast oraz na Spotify taką liczbę gwiazdek, jaką uznasz za stosowne. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, a za dziś bardzo dziękuję.